Za najstarszą giełdę na świecie uznaje się założoną ponad 400 lat temu Amsterdam Stock Exchange. Amerykańskie New York Stock Exchange uruchomiono ponad 200 lat temu. Wraz z uruchomieniem rynków giełdowych zaczęły powstawać setki metod inwestycyjnych oraz napisano całe biblioteki książek o tym, jak inwestować. Jednak pomimo kilku pokoleń pracy nadal nie odnaleziono świętego Graala, czyli recepty na pewny zysk na giełdzie. Co więcej, inwestorzy stale popełniają te same błędy. Tracą przez nie czas, nerwy, a przede wszystkim pieniądze. I to bez względu na to, w jakie klasy aktywów inwestują. Dlatego w tym odcinku przyjrzymy się błędom, które popełniają niemal wszyscy inwestorzy. Brak dywersyfikacji geograficznej. Na naszej liście to błąd numer jeden, gdyż dotyczy szerokiego grona osób. Badania z całego świata pokazują, że inwestorzy koncentrują się przede wszystkim na akcjach spółek z kraju, w którym mieszkają, albo w branżach, w których pracują. I tak Niemcy przede wszystkim kupują niemieckie akcje, Polacy polskie, Japończycy japońskie, a Amerykanie amerykańskie. Często też skupiają się wyłącznie na sytuacji ekonomicznej własnego kraju, pomijając wpływ gospodarki regionu czy świata. Jakie są tego skutki? Słaba dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Idzie za tym mniejszy potencjał do osiągnięcia zysków, a zarazem większe ryzyko poniesienia strat. Do źródeł podwyższonej koncentracji można zaliczyć bariery instytucjonalne, różnice w opodatkowaniu między krajami oraz koszty transakcyjne. Do tego dochodzi także bariera językowa. Dużo łatwiej czyta się raporty krajowych spółek oraz rodzime portale informacyjne i blogi. W ostatnich latach powyższe przeszkody straciły na znaczeniu, bo inwestowanie jest dużo tańsze, a dostęp do innych rynków znacznie ułatwiony. Oczekiwanie natychmiastowych rezultatów. Wielu inwestorów, a zwłaszcza początkujących, oczekuje szybkich i wysokich zysków. I choć są one możliwe do osiągnięcia, to bardzo trudno jest je powtarzać w długim terminie. Wystarczy spojrzeć na najlepszych. Warren Buffett przez lata osiągał kilkunastoprocentową stopę zwrotu. Skąd więc przekonanie wśród początkujących, że potrafią być lepsi? Inwestowanie wymaga czasu, którego potrzebujemy, aby zebrać doświadczenie, oraz potrzebują go nasze pieniądze, aby procent składany mógł zacząć działać. Zupełnie inaczej inwestuje się małe kwoty, a inaczej duże, dlatego pierwsze lata na rynku należy potraktować jako naukę i zbieranie doświadczenia, które na pewno przyda nam się w przyszłości. Brak wiedzy inwestycyjnej. Rynki kapitałowe wymagają specjalistycznej wiedzy, którą stale należy aktualizować. Metody i reguły, które działają dziś, mogą w przyszłości stracić na aktualności. Dlatego inwestowanie wymaga od nas wręcz nieustannej nauki. Jeśli wejdziemy na rynek nieprzygotowani, to sami skazujemy się na stratę. Na pozór inwestowanie wydaje się proste. Wystarczy otworzyć rachunek maklerski i kliknąć kup albo sprzedaj. W rzeczywistości jednak taki ruch poprzedza analiza oraz szacunek ryzyka. I to one są najtrudniejsze, a nie samo wykonanie zlecenia. Podążanie za tłumem i szukanie guru. Internet, a w szczególności media społecznościowe, pełne są samozwańczych ekspertów inwestycyjnych. Część z nich robi dużo dobrego, edukując innych, ale jest też grupa, która ma złe intencje. Celowo wprowadza w błąd, przekazuje nieprawdziwe informacje lub wprost zachęca do transakcji, których celem jest oszukanie inwestora. Takich metod jest wiele. Od podszywania się pod inne osoby i spółki po tworzenie własnych schematów oszustw. Szczegółowo ten temat poruszaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, do którego warto jest wrócić. Nie ma nic złego w uczeniu się od innych, ale podkreślam, w uczeniu się, a nie w ślepym naśladownictwie. Dlatego nie szukajmy dróg na skróty i za każdym razem, gdy korzystamy z cudzych analiz, to najpierw sprawdźmy, czy są godne zaufania. Niejasne cele inwestycyjne. Każdy inwestor na początku musi zadać sobie kilka pytań. Najważniejsze z nich to, ile chce zarabiać dzięki giełdzie i ile jest w stanie poświęcić na to czasu. Pamiętajmy, że jeśli będziemy oczekiwać od rynków wysokich stóp zwrotu, to jednocześnie będziemy musieli poświęcić inwestowaniu więcej czasu, a i tak nigdy nie będziemy mieć gwarancji, że uda nam się zarobić tyle, ile chcemy. Brak strategii inwestycyjnej. Bez określenia celów nie uda nam się zbudować strategii inwestycyjnej. Wielu inwestorów działa bez niej, co często wynika z faktu, że aby ją stworzyć, trzeba posiadać odpowiednie doświadczenie. Musimy poznać samego siebie oraz rynki, na których inwestujemy. Dlatego na początek warto określić podstawowe ramy swojej strategii, na przykład w jakie instrumenty będziemy inwestować, jakie kwoty oraz jakiej wysokości zysków oczekujemy. Nieinwestowanie.
Może się wydawać, że jeśli nie będziemy inwestować, to nie popełnimy żadnych błędów. Niestety w obecnym świecie potrzebujemy znać chociaż podstawowe mechanizmy rynkowe, tak aby zmniejszyć wpływ inflacji na nasze oszczędności. Na rynku istnieją rozwiązania, które pomagają inwestować osobom, które nie chcą na to poświęcać dużo swojego czasu. Inwestycje pasywne w tanie fundusze indeksowe, robodoradcy, ETF-y i tradycyjne fundusze inwestycyjne. Jest tego naprawdę dużo. Pamiętajmy tylko, aby lokować pieniądze wyłącznie w rozwiązania, które rozumiemy, oraz pilnować, aby nasze koszty były jak najniższe. Warto również korzystać z preferencyjnych rozwiązań podatkowych, takich jak konta IKE oraz IKZE. Tym rozwiązaniom poświęciliśmy oddzielne odcinki. Od tego czasu wzrosły limity rocznych wpłat, ale mechanizm funkcjonowania pozostał bez zmian. Kupowanie na szczytach i sprzedawanie w dołkach. Inwestowanie to nie tylko chłodne kalkulacje, lektura raportów wynikowych ze spółek i obserwacja zachowań wykresów. Dużą rolę odgrywa tu też psychologia i ludzkie emocje. Widać to szczególnie w momentach przesilenia hossy lub w chwilach rynkowej paniki. Gdy emocje biorą górę, to inwestorzy często podejmują nieracjonalne decyzje i to bez względu na to, jak dużą wiedzę posiadają. Dlatego tak ważne jest doświadczenie rynkowe. Nie ma na świecie uczelni, kursu ani książki, która uczyłaby, jak bezbłędnie inwestować pieniądze na giełdzie. Błędy popełnia każdy i nawet Warren Buffett ma na swoim koncie nietrafione inwestycje. Dlatego najważniejsze to minimalizować wpływ błędów na nasz portfel inwestycyjny poprzez odpowiednią dywersyfikację, ostrożne podejście i ciągłą edukację. A gdy już się pomylimy, to zawsze warto wyciągnąć lekcje na przyszłość.